jak ten Indian 65 tysięcy, co jest właścicielem, pogadałem o różnych tych rzeczach, do tego ten czas schodzi. W jakiej cenie? Atrakcji, jakie mogą być na bazarze, stunt samochodowy, no to po prostu rozstępuje. Ale ktoś chce sobie kupić taką oryginalną, to proszę bardzo. W jakiej cenie taka książeczka? 8 dyszek. WFM i to też wszystko WFM. Co tutaj jeszcze? Simpson. A ta WSK? 7 dych. Jakbym wziął 4 po 5 dych, oddasz? Za 200? Nie. Boszu? Tak. Jaka cena taka książka? Stówka. Patrzę, czy tutaj był osprzęt Boscha w Sokołach, nie? Nie wiem, bo... Były lampy, lampa Boscha przednia, tylna. O. Książeczka ta Boscha, no ale już ją mam tylko tyle. No i tam tylko sobie w tym jednym miejscu była ta zdjęcie tej lampy, która mnie interesuje. A w zasadzie tam w tym moim Sokole powinno być taka z przełączniczkiem. No w komplecie, nie? Nie wiem, osobno. 3000, aha, co to, proszę, patrzę, co tutaj jest 3000.
Nie, to coś nowego, jakiś elektryk, to jest tak? Taki współczesny. Nie, nie, Trzeba szukać, tam, nie? Bo muszę sobie pogrzebać. Ale to tam masz jakieś opisane części USB. Nie, to szósty. Tak, z Mizma. Bolec? Nie, tam dobra. 6800. Chodzi mi o te bolce. A, o bolce. 3200. Michał Gorbaczow, o, pinki. €1000, ale fajnie to zrobione. Dziewięć dych. Tabliczki. KTL. Takie różne tabliczki można zakupić. Komar w patynie. W jakiej cenie komar? Na razie nie ten. Klaps, o! Kurczę, ale piękne tutaj macie te fanciory. Lady Rider. Ja jakoś tak powiem ci, że mamy tak dziwnie wszystko, że trochę nie nadążamy, wiesz, nie jest takim innym. No ale wiesz, zamówienia trzeba robić, a no, ale beczka moja będzie niedługo. Beczka jest już prawie gotowa, dosłownie, wiesz. Może, żeby Madzia w szpitalu nie leżała, wiesz. To by było. Tak, dla nas to jest, wiesz, co innego, jak wiesz, ktoś ci idzie do was tutaj i pracuje, co innego, jak sam no. To wszystko. Teraz, wiesz, tak, wyjeżdżamy o 9:00, o 11:00 wracamy, bo Magda rehabilitacja. Tydzień w szpitalu. No to wiesz, to takie są... No tak, nie, no ja rozumiem, jak najbardziej. Straszne, ale wiesz, ale to nam jest... Tutaj czekam od Wojtka na taką beczkę Harley'a. Taki barko, schowo, beczka. Mam nadzieję, że niedługo się uda, że zrobią. Bo to już 2 lata. O, tutaj fajne skórzane naszywki. To chyba ekipa z Czech. Ekipa z Czech. Wypalane. Też to fajnie wygląda. Tutaj kolejne fajne stoisko z jakimiś różnymi starciami. A tam cały czas pałują te auta, motocykle. W jakiej cenie taka lampa? 400. Ładna lampa, ale ja teraz szukam lampy Boscha. O, dzień dobry! Co pan? Kupił pan coś? O, dzień dobry. Tak, oczywiście. Trytki kupiłem. Autentycznie, a mnie zaskoczyło. Była promocja? Nie wiem, czy była promocja. Było taniej jak w sklepie. To kupiłem. Sztrytek nigdy za dużo. Przecież wiesz, że trzeba żyć. Taśma i trytka to po prostu jest. Tak, no, baranek, wesoły chłopak. Ja już powoli się będę zbierał zaraz, bo dzisiaj mam urodziny córki, więc dzisiaj będzie taki szybki, krótki odcinek. Tutaj ten Wrocław, no jest trochę rzeczy. Jest trochę rzeczy i dzisiaj ładna pogoda. Zapraszamy na przyjazd, jeżdżając taksówką. Co tu jeszcze? Fatbo, broda. Następny pogaz jest po godzinie. O, tu jakieś fajne motocykle przyjechały. BMW.
M7-2, no, fajnie zrobione. Nie, to jest samo co do skatu. O, tutaj jest traja. O, tu można przewozić całą ekipę, ale fajne. Ale to fajne jest, no, z ławeczkami. Tu jaka skrzynia. Jakieś przełożenia, czy wsteczne, czy to cholera wie co. No, jak to można kilka detali podokładać i zrobić z M-ki fajną tą BM-kę. Licznik. Co, też byś przerabiał M-e? Na BM-e? Znaczy ja mam już. Tak? W trakcie budowy. Tylko zastanawiam się, bo mi się bardzo podobają te siodła. Bo ja mam te gumy z tego typu. No, to fajnie wygląda. Ale potwór. O. No ho ho. Uwaga, 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 jest na ale fajnie to porobione traje. O, Moto Frankenstein. Tam lubiłem jeździć na te imprezy w Ząbkowicach do chłopaków. Od pierwszego zlotu DWL. Ale potwory, no. To jakiś tłum. Kurczę, metalik! Metalik! 9000, ale fajna! Z nawigacją! Z nawigacją! Simson, proszę Państwa! Sprzedam 3,5, mam jeszcze komarek sztywny, kadr. Tak, są działa. Kupiłeś, czy jest do sprzedania jest? Do sprzedania. Ile kosztuje? Na 7, ja nie go zabieram. 7? To niedużo. Już masz go dość. Nie, no. Wyjeździło do końca, ale... A ty robisz filmiki? Filmiki, miałem, no. Kupię, tak. To widzisz, może ktoś kupi akurat, no, nie? No, jak chcesz się ten... Tak trafiło właśnie. Tak? Może wydać tak nie udostępnił, ale to proszę zrobić sobie... Znaczy twarze twoje nie udostępnią, nie? Żeby... Mojej kolegi. Aha, no dobrze, a czemu za kolegę? Kolega może chce udostępnić. Może chce, nie wiem. Nie. No i niestety sprzedawca się nie ten straszył, ale ty, ale co to jest na oponach ten? Rowerowych? Kenda? Kenda, no to taki rowerek prawie, no. No, NSU. No ładny, który to jest rok? 36. Super, dzięki. Żony działa. Łoscypki z żurawiną. Ile trzeba czekać do takiego łoscypka? Chwilkę. No, tam. No dobra, to niech się tak przygrzeją dobrze. A motorynka w jakiej cenie? Nie wiesz? W jakiej cenie ta motorynka? Nie wiadomo. Patena oryginalny. No. Oryginalny. Oryginalny lakos. Tak, no bo często jest tak malowane na ten wzór, no, bo to niby eksport było, tak? Tam coś... gdzieś był jeden. No. Ale to on już był odrestaurowany, a to jest oryginał. To nie jest oryginał. I ile taki oryginał? Okej, okay. A ten komar nie wiesz ile?
A ten komar? Jego, dobra, dobra, dobra. Powiem tak, odpala, przerywa, tam tylko nową cewkę, nowy kondensator i nowe platformy. Brak czasu na opracowanie, ale już tam myślenie będzie. Zaworu nie trzeba ustawić. No nie, no to jest siło się. Najlepiej z górki. Fajnie, bo to fajnie jest, fajnie jest. A czy ta jedynka? Ten powiedz mi, ten komar eksport w jakiej cenie? Szóstka. Szóstkę. A ta motorynka? Osiem. Osiem. A co potrzeba? Może będzie, no? O, ten. O. Dobrze. Super, muszę coś zjeść na tym bazarze, to będzie... I proszę sobie tutaj pikaczkę wziąć. O, super. Dziękuję bardzo. Dzięki. O, czyli posiłek bazarowy za piątaka. Naprawdę? W ogóle nie rozbierałem. Drugi ten też szkody. Nie rozbierany widzę. Ten jest... Tego wystarczy założyć i odpala. Ale on odpala. Ja mogę kable podłączyć i możemy to odpalić. I można od razu gorącą wodę, nie? Żarniczek jest po to, żeby sobie kawę zaparzyć. Ale ogólnie odpala ten silnik. Możemy kable zaraz, możemy tak? go podłączyć. Naprawdę odpalaliśmy go na schronie razem z tym garbusem. Tu trochę jest stan blacharski, może jest do poprawki w tej Skodzie. 100S, jakby ktoś nie widział. A poza tym, no filtra nie ma powietrza, a tak reszta jest kompletna, działająca. No fajne, fajne. No tu trzeba to dospawać do podłogi, bo tam jest miejsce na akumulator, tu na siedzisko, tu jest nagrzewnica. Tu mamy, tu ręczny, no on powinien być trochę bardziej z przodu tam, ale... Już masz wizję, jak to złożyć. Alfa Romeo. Nie chciałbym o swoich wizjach mówić. No i ale dobra, co? Ja już kończę, wiesz, wyjeżdżam tak? i no. I mówię... Wiesz co, ja już też, jestem już tak bogaty, że już nie wiem, co robić z tymi tak? pieniędzmi. Musisz tak jak Zbyszek, widzisz jak Zbyszek wkładał w te skarpety? Skarpety, no. Aha. Taki sposób fajny, to ja stary. Dopiero jak będę miał przepełnione tu kieszenie, to wtedy ten. Ja do Zbyszka i widzisz, i znowu nie wziąłem tej piersiówki, żeby do niego pojechać, a nie do Zbyszka, tylko ten do Krzyszka, no. no. I ten. No Świebocki, i napić się z nim soku z czarnej kuczki. Okej, bo masz klienta na kurde bagnety. Tak. W ogóle jeszcze. O. Na jedno oko, jakbyś nie miał tę. Ale ty cię przełożysz, nie? A ty, faktycznie nie, nie ty. Idzie. A nie, bo to z jednej strony. Nie, bo to jeden ten sam gościu jeździł. Niewidomy. On tak, na jedno oko. Tak to by się dało przełożyć, nie? Tak już kurczę. Niestety. Dobra, uciekam. No. Na razie. Do zobaczenia. O, także już uciekam z tego bazaru dzisiaj na szybko. Słońce świeci, następny bazar nie wiem kiedy będzie, ale pewnie jeszcze relacje będą wchodziły tutaj, nie wiem, czy z Łodzi, czy z jakichś innych filmów, także zapraszam do oglądania, zapraszam do zostawienia łapy, zapraszam do zostawienia subskrypcji, już za chwilę będzie pewnie część vlogowa ode mnie ze stodoły. Ja chyba nie jestem normalny. Jesteś Grzesiu? U góry? Co tam robisz? Na róże? A co tu robisz? Się dalej leje. Dalej się leje? No, tam musi wyschnąć i przestanie padać i wtedy się tam... Aha. Wyleje ten... Ja pierdzielę. Coś się ten? Nie słyszę! No nie mogłem, byłem znowu... Nie no. Znowu byłem w sklepie z przebraniami. Ty, a próbowałeś jechać Harley'em? Nie, no jeszcze nie. O matko. Nie, no. Ja pierdolę. O.
Nie no, zobaczyłem dzisiaj tą maskę, mówię, i strój. Mówię, muszę nabyć drogą kupna sprzedaży. To jest bomba! No, taki misio. Misio niedźwiedź. Ja cię nie muszę to gdzieś zrobić sobie. Dobrze, dobrze, panie, dobrze. Mam dla ciebie też strój. Co? Mam strój dla ciebie. Ja się nadaję do... Ale tu misio. Muminka. O, matuchno. A wam jak tam u was? Śmieszno? Śmiejecie się tam coś czasami? Tak, do sera. Wczoraj coś mi ucięło z tą tradycją. Nie było z tej gadki naszej, nie wiem, coś montowałem, coś dodawałem. I... Znaczy był ten urywek misia, ale nie... Nie było naszej gadki o tradycyjnych tradycjach. No ale to trudno, no. Ale fajnie tutaj. Ty, no zobacz jak ten. Znaczy ja z samej tej maseczce jak wyglądał? Trzeba ją tak... O. No! Sama maska to tak nie do końca. Sama maska nie ten, a tu? Ale z tym... Nie, no właśnie, coś mi brakowało. Coś mi brakowało do tego. Dobrze, panie, dobrze. Coś będzie, jak będzie mówić. Słuchajcie, rozbieram się już z tego stroju. Dzisiaj był odcinek, słuchajcie, z Motobazaru. Motobazar, Wrocław, to już... Ile zaczął? Miesiąc zszedł prawie? Prawie miesiąc chyba. Zanim... Nie. 20, nie wiem, jakoś to było na początku chyba października, no a mamy listopad, więc chwila zeszła. A ja lubię na te bazary chodzić, więc mi się każdy w sumie podoba. Jedynie co mi się nie podoba, to już co mówiłem, mówię 10 raz, że strasznie głośno, nie? Ten drift, albo to gdzieś powinno być dalej, gdzieś na innym parkingu, bo nie da się pogadać, nie da się tam pooglądać w spokoju, ponagrywać, bo cały czas to pałowanie i jeżdżenie w koło komina. Ja akurat nie takich nie lubię rzeczy, więc mi się to nie podoba osobiście. Ja słuchajcie, otwieram paczkę. Teraz otwieram paczkę, bo tutaj przyszła taka duża paczka. Już jakiś czas temu, na wymianę. Wymieniłem się, miałem takie szyldy dwa niemieckie. Globis i coś tam jeszcze. I te szyldy... Ktoś mi zaproponował, a że ja jestem kolekcjonerem i czasami nie sprzedaję, tylko właśnie się zamieniam, bo to też jest dosyć ciekawy sposób pozyskiwania eksponatów. Bo czasami w ogóle nie, czegoś się nie da kupić, bo ktoś nie chce sprzedać, ale już zamieni, nie? Nawet takie na OLX-ie są, szczególnie to przy jakichś rzadkich rzeczach, nie? Masz jakiś rzadki motocykl, nie chcesz tego sprzedać, ale zamienić to już tak. Czasami można zamienić na gotówkę, nie? No ale niektórzy chcą mieć cały czas stan jakiejś tam kolekcji w jakiejś tam wysokości i nie chcą tam, nie chcą się pozbywać. No i ja to rozumiem. Czasami lepiej jest się wymienić, bo ktoś na przykład kupi coś okazyjnie i mu nie jest żal tego oddać. O, to są różne tam prawa. Zobaczmy, co tutaj jest. Jest. O. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łysy, zapraszam. Czego? Zapraszam tutaj do komisji. Do czego? Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów. Dobre, co? Trzeba zrobić dla prac odrzańskich. Tak, albo zmienić. Dla ten. Dla motocyklistów zrobię. Dla motocyklistów. I czekaj, zobaczmy co tutaj jeszcze. Czekaj, jest tam kto? Dobre. Chodź tu jeszcze zobacz, że tu już jedziesz. Grzegorzu. A, mamy z paczkami, słuchajcie, zamieszanie z paczkami. Nie wiem czy ja w poniedziałek... Co? Rozpędza się, bo w poniedziałek będzie live, ale chyba już nie robimy wyprzedaży, bo musimy dojść do ładu z tymi co... O, ulica Kościelna. No i to... Nie? Może być. Tu dla alkoholików, ulica Kościelna. Tu kościół od razu, nie? Tak jest. I parafia tam mamy jeszcze. Parafia. Pod wezwaniem... Pasuje. Pod wezwaniem szczęśliwego libacjusza. Zmieniamy nazwę.
Nie no, tak myślałem, jak mamy już tą parafię, mamy jak ten... Jak ty live'a nie będziesz robił, jak mnie zapraszasz? Ja już jestem nastawiony. Jesteś nastawiony? Jestem nastawiony. Przyjeżdżam. Nie wiem, czy cię Kamila wpuści. Na gościnne występy. Nie, ja na schodach będę stał. Czekajcie, jeszcze jedna jest ta. Ale nie, no mówisz, że... no nie wiem, może kilka rzeczy tam wystawimy. O! Droga pożarowa nie zastawiać. Będziemy sprzedawać, tylko ja ci powiem, gdzieś? Jak to zrobimy. Trzeba to wszystko pozawieszać. No trzeba, no. O, może ktoś z was jeszcze ma takie szyldy? Może ktoś chce się wymienić, bo komuś gdzieś wisi? Czekajcie, coś tu jeszcze? No dobra, to wszystko. I jeszcze mam jedną paczkę. Słuchajcie, wczoraj siedziałem dosyć do późna. Do północy siedziałem i składałem filmiki, przeglądałem materiały. Zgrałem już sobie tam część rzeczy z Brna. Czekajcie, zaraz wrócę, tylko przyniosę drugą paczkę. Wow, widzę coś tam. Poszedł bagażnik do WL-ki, coś zamówił. O! A tutaj... Jezu, jak to tam... Zobacz, Grzegorz! Wachlarze dla ciebie! Co? Co tam pakujesz znowu? Wachlarze, zobacz. Widziałeś, jakie fajne? O! Daj, marzyłem zawsze, od dziecka. Będzie można pakować znaczki. Jak? A tu jest wachlarz. Kierownica do WL-ki. Kierownica do WL-ki i przód do WL-ki. I tu gdzieś jeszcze miały być... Jeszcze coś miały być, jakieś te części do silnika. Gdzieś tam. A widzisz, jak zapakowane ładnie? Nie, ładnie zapakowane. Zobaczcie, o. Tu jest przepięknej urody przód. Jezu, Grzegorz, ale my tutaj teraz ten. I są za... O! Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. O! To jest na projekt WL-i. Przód. Zobaczcie, jaki... Jaki fajny, elegancki. Tutaj kółeczki są, wachlarzyki, wszystko jest, ekstra. To wiem, że to będzie jeździć, bo kiedyś kupiłem taki przód z Ukrainy. No to tego się nie dało praktycznie, znaczy nie dało się, bo to wszystko się da, tylko no jakim kosztem, nie? A gdzie ja tu dałem to pudełeczko? Wziąłeś coś ode mnie, czy nie? Jeszcze nie. Ale ile będę brał? Coś tutaj... No, także słuchajcie, jutro mamy sobotę. Ja mam dużo jeszcze, mam dwa filmy z Targu Staroci. Mam kilka filmów z Brna. Więc... Jak się uda, to coś jutro jeszcze wleci. O, i są ośki. Są ośki rozrządu do WL-ki. Zobaczcie, jakie piękne te. To muszę Adamowi. Ty nie będziesz koło zajezdni jechał? Dzisiaj? Patrzcie, jakie... Nie. Jakie to ładne wszystko. Czy to coś widać tu? No, ale mam takie cztery ośki. To muszę zawieźć, bo tam silnik mi się remontuje do WL-i. Będzie jeszcze też jakiś projekt WL-kowy, jeszcze jeden powstawał, tylko nie wiem, co ja z tą WL-ką zrobię. Na milion subskrypcji będzie nagroda WL-ka. Nie no, ale właśnie teraz tak myślę o tych 30 tysiącach, bo to już jest takie w sumie na wyciągnięcie ręki. Fajnie by było, gdyby było do końca roku. I szykuję jakiś mały motorek będzie do wygrania. Mały spalinowy motorek. Motocykl? Motorek bardziej. Ale tam później na 50 tysięcy myślę, że będzie Komar. A na 100 tysięcy to ja nie wiem, będziemy musieli Harleya chyba dać jakiegoś. No. Także na te myślę, że tak, żeby właśnie było coś dla widzów, żeby was zachęcić, żeby kliknąć tą subskrypcję, bo patrzę na statystyki, to bardzo dużo ludzi ogląda właśnie bez subskrybowania. Może nie macie konta. 100 tysięcy
będzie obiad z twoją rodziną. Pobyt u Marcina na weekend. No nie, to mogłoby się, wiesz... Mogliby się nie zgodzić na to. No ten... Ale coś wymyślimy, nie? Coś wymyślimy, na pewno tu się będzie działo. Także jak jesteś tu pierwszy raz, albo zaglądasz sobie, tylko schodzisz, nie wiem, z linku z Facebooka albo skądś tam innego, to będę ci ogromnie wdzięczny, jeżeli zostaniesz na kanale, bo tutaj... No ten kanał dzięki temu się rozwija, dzięki temu powstają nowe materiały, dzięki temu mam więcej czasu, żeby przygotować te filmy, więcej reklam się wyświetla i takich tam innych różnych rzeczy. Za co jestem ogromnie wdzięczny, bo jakoś wkręciłem się w tego YouTube'a i to sprawia mi przyjemność. No i tyle chyba, nie? Życzę wam udanego weekendu, bo to dzisiaj piątek. Jak spożywałem alko, to był zawsze piątek piątunio wyczekany. Teraz dla mnie to już nie jest, jest po prostu jakiś tam kolejny dzień, który na pewno dobrze spędzę i będę go pamiętał. Czyli jak niektórzy by to mówili, dzień stracony. No dzień stracony, ale dla mnie był dzień stracony, jak ja później miałem filmu, albo delikatnie zakurzony i ten. Przykurzony delikatnie byłem. Łysy, ja cię wypytam, co było w weekend, co się działo. Gdzie? U ciebie? U ciebie. Nic nowego, jadę przyczepę naprawiać. No. Przygotowywać ją na święta. No to na święta, widzisz, na święta trzeba jakieś stroje, o, na święta strój. Znaczy ja już mam strój, a ty nie masz strój. Elfa. Łysy. Muszę zamówienie. Jak tu nas ogląda ją znajomi ze sklepu z tymi z przebraniami, to strój elfa dla Grzegorza. Tak, nie? Tak. Tak. I faktycznie będziemy pakować. Zrobimy ten. No właśnie, i o, jeszcze sobie przypomniałem, pocztówki. Tak, znaczy no ja nie mam szczęścia, to Święty Mikołaj tu będzie. Aha, właśnie. Tak. Może w tym roku na motocyklu, nie? Tak. Może jakiś motocyklowy zrobimy. Będziemy jechać, a ja będę jak te, jak gazety w Stanach, będę rzucał. Chodź tu usiąść na chwilę na kanapę, nie co? Jadę, nie wiem, na górę. Chodź usiąść, może kawę byś zrobił. Tak już właśnie. Panie, ja tu nic nie nagrywam, to się nie samo nagrywa. Nie napiję. Nie chcesz kawy? Nie. Zrobić? Czekaj, odkręcę tą kierownicę. Widziałeś jaka kierownica? Ale rozgazów nie ma? Nie ma. A, środków nie ma. Co? Muszę zamówić u Romka. To jest dobry, słuchaj. Na 100 tysięcy weekend z Marcinem. Mogą cię zaprosić. A weekend z Łysem? O, ty przyczepę już byś miał. To no przyczepię ja muszę. Co przyczepię? Żadnych tych. O, dobra. Zobaczcie, patrzcie jaka kierownica. A ty nagrywasz. Nie tęga. Nie nagrywam, nie wyłączyło się. Dobra, słuchajcie, kończę. Kończę, bo muszę jeszcze coś tam porobić. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Niebawem. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!